Dzień dobry. Dzień dobry. Gościox.pl, pani dyrektor Anna Sławińska. Jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu. Tak. Co to za miejsce? Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame z siedzibą w Opolu prowadzi dzieło na terenie Strumienia już od 65 lat. Siostry są zgromadzeniem międzynarodowym. I jakby główną, tak jak powiedziałam, siedzibą jest Opole i tam w Opolu jest siostra prowincjalna, siostra Iryna Księża, która ma, jakby zarządza, ma pod sobą razem z całym zgromadzeniem 9 jednostek w całej Polsce. Są to 2 DPS-y, jest to bursa dla dziewcząt, domy dziecka, świetlice środowiskowe. One to są siostry szkolne, czyli były, one są nauczycielkami, tak, te siostry, i zawsze prowadziły zajęcia i przyuczenie do życia dla kobiet, dla dziewcząt, młode dziewczyny uczyły. No i po wojnie tutaj w Strumieniu i też przez uwarunkowania polityczne musiały jakby zamknąć szkołę i do tego miejsca trafiło 49 kalekich upośledzonych dzieci, chłopców. I tak zajęły się, zaczęły zajmować się, czyli jakby z tego zabiórka, ze szkolnictwa przeszły do strefy opiekuńczej i musiały się przebranżowić. Siostra prowincjalna jest to nowoczesna kobieta, ona wiele lat pracowała również za granicą i w Afryce otwierała szkoły, dokładnie w Ugandzie. Kiedy tutaj zaczęła zarządzać, to też chciała tak unowocześnić te miejsca i w ten sposób gdzieś tam spotkały się nasze drogi i poprosiła o takie wsparcie osoby świeckiej, żeby tutaj... Pani jest jedyną osobą świecką? Tak, wśród tych wszystkich jednostek, którymi zarządza siostra prowincjalna, jestem jedyną osobą świecką i jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ zaufała, tak? To i jakby podtrzymuje to zaufanie i jest wsparcie. Mamy wspólny cel, więc to jest najważniejsze, żeby ten dom istniał, żeby się rozwijał. I tak się dzieje, bo tak istnieje i się rozwija. Najstarszy mieszkaniec ma... Najstarszy mieszkaniec ma 62 lata. A najmłodszy? A najmłodszy ma rok. Więc taki mamy przedział wiekowy. 62 lata tak naprawdę przyszedł do nas, do tego miejsca, do tego domu, kiedy miał 3 lata. I cały czas jest. Jest. Mhm. Więc chociaż mówimy, że to jest dom pomocy społecznej, to tak naprawdę dla tych dzieci to jest taki dom dziecka, dom rodzinny, na ile jest to możliwe i staramy się tworzyć, żeby tak było wspólnie z pracownikami. I wszyscy raczej mieszkańcy też tak wolą, kiedy mówimy po prostu, że to jest dom. Dom ich zamieszkania, ponieważ tutaj są całodobowe, mają zapewnioną opiekę. Jak wygląda taki cały dzień w tym domu? Takiego mieszkańca. Mieszkańcy są zaspokajane ich potrzeby przede wszystkim bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Zgodnie ze standardem, czyli tak jak wymaga tego od nas ustawa, całodobowo są świadczone te usługi. Ponieważ mieszkańcy tego domu mają niepełnosprawności intelektualne w stopniu umiarkowanym i znacznym, z różnymi sprzężeniami, bo to nie tylko jest niepełnosprawność intelektualna, ale również niepełnosprawność fizyczna bądź sprzężenia psychiczne, wymagają tej całodobowej opieki. W zależności od stopnia niepełnosprawności. Jeżeli są na pewno bardziej... specjaliści, którzy się opiekują tak, nimi? Tak, specjaliści tutaj są niezbędni, żeby móc w ogóle pracować z tymi dziećmi i tak naprawdę wchodzić w skład zespołu tego domu pracowniczego, no trzeba specjalistom. Czy to w dziedzinie terapeutycznej, opiekuńczej, medycznej. Mamy przy tych 73 dzieci mamy 60 pracowników, więc pomimo tego, że ustawodawca gdzieś przewiduje, że wskaźnik zatrudnienia ma być 0,5 pracownika merytorycznego na jedno dziecko, to u nas tak naprawdę to jest 0,7 merytorycznego, bo wspomagające pracownicy to są pracownicy gospodarczy, administracyjni,
i wszystkich nas jest 60, ale ten dział merytoryczny to jest 50 osób. Specjalistów wykwalifikowanych, którzy cały czas muszą podnosić jakby swoje standardy pracy, stąd też stawiamy na szkolenia różnego rodzaju, na to, żeby jednak opiekunowie, którzy tutaj pracują, to byli opiekunowie wykwalifikowani, kończą specjalne szkoły ministerialne na, właśnie z tytułem opiekuna kwalifikowanego w Domu Pomocy Społecznej. I organizowane są różne zajęcia, że wrócę na chwilę tego dnia, tak? Tak. Po prostu to jest... To są takie zajęcia dydaktyczne, nie, takie opiekuńcze, więc tak, rozwijające. Jeżeli trochę. Chodzi o taki dzień, to nasi mieszkańcy wstają tak jak wszyscy w Polsce wcześniej rano, ponieważ 80% z nich wychodzi do szkoły. Uczęszczają na zajęcia szkolne. I w Strumieniu, i tak, w Cieszynie. Tak, szkoła podstawowa w Strumieniu. Do Cieszyna dojeżdża 11 naszych chłopców, przedszkole również chłopcy jeżdżą do Cieszyna, do Skoczowa. Są też zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze tutaj na miejscu, czyli przyjeżdżają do nas nauczyciele właśnie z zespołu placówek szkół rewalidacyjno-wychowawczych z Cieszyna i prowadzą zajęcia na terenie naszego domu dla 19-osobowej grupy chłopców z głębokim upośledzeniem umysłowym. 24 mieszkańców to już są absolwenci, czyli przeważnie to są osoby po 25 roku życia, pozostają tutaj na terenie naszego domu, więc one mają zajęcia z naszymi terapeutami. Nie nudzą się, ponieważ od wczesnych godzin rannych, oprócz tego, że staramy się ich usamodzielniać na tyle, żeby mogli być samowystarczalni w stosunku do samych siebie, tak? Czyli utrzymują tak jak dzieci w domu, tak? Czy tak jak każdy z nas. Porządek to jest jakby priorytet, pomagają przy pracach gospodarczych, są aktywnie włączeni w działalność tego domu i w jego życie, tak? To następnie mają tutaj zajęcia terapeutyczne, plastyczne, mają zajęcia teatralne, różnego rodzaju integracje ze środowiskiem lokalnym. Od tego roku w naszym domu działa KIS, Klub Integracji Społecznej, który jakby umożliwia naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcom gminy Strumień, aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Uczestniczymy, bierzemy udział w różnych projektach miękkich. Czyli chłopcy jeżdżą na warsztaty do fundacji, która takie projekty prowadzi, to jest Fundacja Być Razem w Cieszynie. Uczestniczą, mamy dwóch absolwentów szkoły w Cieszynie, którzy uczestniczą w projekcie Paszport Kompetencji, czyli będą przyuczani do zawodu, bo tam mieli takie przyuczenie do zawodu i skończyli jeden z chłopców szkołę specjalną, tak zawodową z zawodem kucharz. No i teraz jakby nie chcemy zaprzestać na tym, żeby w momencie, kiedy osiągnęli wiek 24 lat, osiedli w domu i nic nie mogli działać, tylko po prostu sięgamy możliwości, współpracujemy z różnymi fundacjami, z różnymi osobami dobrej woli, żeby ci chłopcy mogli wychodzić dalej z tego domu i gdzieś przy pomocy drugiego człowieka, zaznaczam, ponieważ sami generalnie nie są w stanie zafunkcjonować, mogli w miarę normalnie żyć. I to jakby jest taki priorytet, żeby każdy z naszych mieszkańców, każdy z chłopców, młodzieży, osoby dorosłej, tego mężczyzny, żeby każdy z nich miał swoje zajęcie. Uruchomiliśmy też w tym roku na czwartym piętrze takie piętro usamodzielniające. Bo marzyło mi się otworzyć swego czasu mieszkania chronione, bo przy takich brałam udział przy tworzeniu tych mieszkań chronionych w Bytomiu, gdzie pracowałam wcześniej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. I tam jak najbardziej sprawdza się taka forma pomocy, jakby usamodzielniania i pomagania tym mieszkańcom, którzy mają takie predyspozycje do wyjścia jakby z tego miejsca, jakim jest DPS, to jednak
tutaj przy niepełnosprawnościach intelektualnych jest bardziej ograniczona ta możliwość. I jakby nie zakładam na dzisiaj, że na pewno, tak jak w przypadku tamtego miejsca, gdzie pracowałam, jakiś tam procent osób zostanie usamodzielniony i zafunkcjonuje w środowisku naturalnym sam, to postarałam się wspólnie z pracownikami otworzyć, wykorzystać to czwarte piętro, które tam mamy, na takie sześciu mieszkańców tam zamieszkuje. Mają nawet swoje pokoje, tak zwane jedynki, czyli mieszkają sami w pokojach i oni z pomocą naszych terapeutów dbają o swoje otoczenie, o swoje miejsce. Mają tak, jakby to po prostu było ich mieszkanie, tak? Na tyle się staramy ich usamodzielniać, również w sferze budżetowej, żeby oni potrafili tu, przynajmniej na terenie tego domu, w takich już... Prawie że warunkach, tak, które są na zewnątrz. Tak, odpowiednikiem domowych funkcjonować. To zapytam tak jeszcze tak z jednej strony, opowiedzieliśmy o domu, a pani dom, jak rodzina znosi to, że pani jest tak zaangażowana żywo w ten dom pomocy społecznej? No rodzinie to tak... Medal... Nie zapomina pani o tamtej drugiej rodzinie? Nie, zapominam, tak. Medal tak raz w miesiącu powinien się należeć. Mnie wspierają bardzo, więc tutaj... Dziękuję serdecznie mojemu kochanemu mężowi i synowi, bo są wyrozumiali. Są wyrozumiali, wspierają i sami też przyjeżdżają tutaj ze mną. I pomagają, włączają. Pomagają, tak. Działają. Spędzają czas z chłopcami. No i też śmiejemy się gdzieś w domu, że ja zawsze od dziecka chciałam mieć minimum czterech synów. Mam jednego plus 73, więc takie cudowne rozmnożenie, bezbolesne. Mam 74. Więc... Jak liczba przekroczy 100, to wtedy zapali się pewna lampka. Tak, powiem stop. O. Będzie stop. Dobrze. Będzie stop. A co jest najtrudniejszego w pani pracy, jako pani dyrektor tego domu? Z jakimi problemami pani się mierzy codziennie? Mhm. To są problemy finansowe, kadrowe, czy jakie? Pewnie wszystko po trochu. No finansowe zawsze, tak? Bo to jakby jest... priorytet, żeby utrzymać ten dom, no to jest inwestycja, tu trzeba naprawdę inwestować w to miejsce, jeżeli chce się. Ja jako dyrektor bardzo tego zawsze pragnę i gdzieś jakby to jest taką moją myślą przewodnią, że jeżeli chcę, żeby ten dom funkcjonował na jak najwyższym poziomie, bo przecież robimy to tak naprawdę dla naszych dzieci. Bardzo często jesteśmy dla tych dzieci, no tylko my, bo nie mają nikogo innego. To żeby to funkcjonowało, to miejsce jak na najwyższym poziomie, to oprócz tego, że wszyscy musimy dawać z siebie 100%, to też potrzebne są fundusze. A czy widzowie mogą jakoś pomóc? Jak najbardziej. W ogóle to miejsce jest magiczne, ponieważ tutaj w Strumieniu i z okolicznych miejscowości, ale nie tylko lokalnych, bo również pozalokalne, a nawet międzynarodowe, bo wspiera nas również misja katolicka w Szwajcarii. Te miejsce ma naprawdę gro zaprzyjaźnionych osób, więc zachęcam, jeżeli chcemy coś zrobić dobrego, a jednak pędzimy trochę w tym życiu, tak, każdy z nas nie ma czasu dla siebie, a tak naprawdę nawet na czynienie dobra za bardzo, no bo pęd życia robi swoje, to zachęcam, zapraszam, można nas odwiedzić osobiście, bądź na stronie internetowej mamy swojego Facebooka, gdzie prowadzimy swój dziennik aktywności, żeby popatrzeć, zobaczyć chwilę, spędzić z nami czasu. Czyli każdy może znaleźć też tę przestrzeń, w której może jakoś pomóc. Tak, tak? Bo to może jak być... najbardziej. To może być i wolontariat, bo no, tu jest 73 chłopców. Każdy z nich potrzebuje kogoś dla siebie. A że pewnie większa część kadry jest związana... Znaczy są to kobiety. Tak. Tak? To może też jakaś męska ręka, która... Jak najbardziej. Jest taką odmiennością od tego, co tutaj zazwyczaj codziennie. Tak, tak. Męska ręka. Oni w nas mają te przysłowiowe mamy, a jednak gdzieś tego ojcowskiego bycia brakuje. No bo tutaj 90% osób pracujących to są kobiety. Więc tak jak mówię, wsparcie poprzez taki wolontariat, poprzez obecność i
to jakby się dzieje, bo ludzie do nas przychodzą i chcą z nami spędzać czas. Ale finansowo też mogą. Finansowo też mogą, jak najbardziej. Teraz akurat prowadzę taką akcję zbiórki na specjalistyczny samochód do przewozu naszych chłopców, ponieważ nasz samochód jest już takim trochę zabytkiem z tamtego wieku i uległ też wypadkowi 2 lata temu. Więc z PFRON-u jak najbardziej dostaniemy dofinansowanie, ale to jest 45%, więc potrzeba nam jest 70 tysięcy złotych. I akcja już trwa, zbiórkę prowadzimy, ludzie, dobroczyńcy wpłacają na nasze konto darowizny. Topiskiem na samochód, bądź po prostu na cele charytatywne. Albo też pieniądze mogą być przeznaczone na inne cele. Tak. Nie tylko samochód, tak? Nie nawet tylko. Takie środki jak środki czystości też. I tu też chciałam powiedzieć, że są takie chwile w roku, jak na przykład święta, gdzie z roku na rok jest coraz więcej grup. Przybywają do nas uczniowie ze szkół, z Cieszyna, z Żor, ze Strumienia, no tu z okolicznych miejscowości i przedszkola, ze Zbytkowa, nasze strumieńskie. I robią akcje wśród młodzieży, bardzo mi się to podoba, bo też uczymy to nasze pokolenie młodsze takiego obecności, takiego dzielenia się z drugą osobą, ale też integracji z osobami niepełnosprawnymi. Przyjeżdżają do nas często z już zebranymi darami. Co to są za dary? To są, oni przeważnie nas pytają, czego potrzebujemy, więc my środki czystości jak najbardziej. To jest tutaj priorytet. Odzież też, aczkolwiek to też jest sprawa indywidualna. Z reguły tak też się staramy, żeby to były nowa odzież, bo nasi chłopcy mają być zadbani, tak jak każde dziecko. I o to dbamy, żeby ta odzież była nowa. Oprócz środków czystości, zabawki, to też dla dzieci jest, no jak to ważne, dla każdego dziecka, bardzo ważne. No ale przyjeżdżają też do nas na przykład z przedstawieniami, które sami przygotują. No super, czyli środki czystości, odzież, i obecność. Zabawki, obecność. Tak. I na przykład wsparcie finansowe na samochód. Tak, na samochód. To zapytam jeszcze o pracowników tutaj. No, pomimo mojej niespożytej energii i wielu pomysłów, tak naprawdę nie zdziałabym nic sam. To wsparcie tych 60 osób, którzy są zawsze u mojego boku, to nie znaczy, że jest kolorowo, to nie znaczy, że jest sielanka i wszyscy tutaj się kochamy i to tak wszystko robi się samo. Nie, to naprawdę jest ciężka praca. Przez to, że jak bardzo są zaangażowani i ile serca dają tym dzieciom, no bo oni tak naprawdę są pełni empatii i mają ogromne serce do tych dzieci i również dzieci do moich pomysłów. Wspólnie tworzymy to miejsce. No nie byłoby tego, gdyby nie oni, więc za to im serdecznie dziękuję. To są ludzie, którzy tu pracują też przez nawet 30 lat. Więc kiedy pojawiłam się tu 3 lata temu i tak też zaczęłam to formalizować, gdzieś stawiać dom do góry nogami, no bo tak trochę było, to oni współpracowali. Współpracowali ci, którzy nie dali radę, no to gdzieś tam nasze drogi się rozeszły, ale to zawsze w zgodzie, a ta duża grupa ludzi pozostała, jesteśmy wspólnie razem. No i tutaj ogromne podziękowania dla mojej Eweliny, która jest tutaj kierownikiem terapeutyczno-opiekuńczym. Przyjeżdża tutaj ze mną od 3 lat. Gdyby ona się nie zdecydowała wtedy na wsparcie mojego pomysłu, to mnie to na pewno by nie było. Więc... Pani dojeżdża do Strumienia. Tak, dojeżdżamy we dwie razem. Już pracujemy, jadąc samochodem, to zawsze jest godzina w jedną, godzina w drugą. Dużo rzeczy jest załatwionych, więc żadnej minuty nie marnujemy. Przy kwestii finansowej, czy mogą Państwo liczyć na świadczenie 500+? Teraz już tak, no świadczenie 500+, to tak od 2 lat gdzieś spędza nam sen z powiek, ponieważ 3 lata temu, kiedy to świadczenie zostało przyznane dzieciom, również było przyznane tutaj w Domu Pomocy Społecznej. I nawet to było 4 lata temu, tak. 4 lata już ta ustawa gdzieś funkcjonuje. Po roku czasu niestety jedna z gmin odmówiła nam przyznania tego świadczenia.
tłumacząc z niejasnością przepisów. Ja wychodzę z założenia, że jak jest niejasność przepisów, no to państwo powinno działać na rzecz obywateli, jednak niestety tutaj tak się nie stało i paradoksalnie przez te 2 lata było tak, na terenie jednego domu, że część chłopców z innych gmin, czyli co znaczy z innych gmin? Miejsce zamieszkania ich opiekunów prawnych, bo każdy chłopców ma tutaj opiekuna prawnego, otrzymywała świadczenie 500+, a z tej jednej gminy nie. No i kolokwialnie mówiąc, musiała iść z tym do sądu, czyli sprawa skończyła się w sądzie. Jakby broni nie składamy, batalia dalej trwa i nie poddajemy się, bo sprawa już jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I chcę po prostu usłyszeć, jeżeli sąd stwierdzi, że te pieniążki się nie należały tym dzieciom, to oczywiście uszanuję to i przyjmę to z pokorą. Ale jakby dla tych wszystkich chłopców, bo to było prawie 20 dzieci z 37 wtedy uprawnionych, no walczymy, tak, o te pieniążki dla nich. I teraz, pomimo tego, że ustawa uległa zmianie, czyli w tym roku wprowadzono zapis, że wszystkie dzieci w Polsce, tak, każde dziecko otrzymuje 500+, to niestety w myśl tych niejasności tych przepisów dalej jakby dzieci w DPS-ie nie miały prawa do tego świadczenia. I już jakby ostatecznym nie poddaliśmy się, jak powtarzam, nie poddajemy się w ogóle. Został wykonany telefon do wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z jakby z poinformowaniem problemu. Minister Szwed przyjął nasze wyjaśnienia i nawet przyjechał do nas teraz w te wakacje, tak no, trochę się pochwalę, bo tak naprawdę gratulując nam tego faktu, iż dzięki nam wszystkie dzieci w Polsce w domach pomocy społecznej dzisiaj aktualnie otrzymują świadczenie 500+. Było to tak naprawdę już na ostatni moment, to też podkreślił pan minister, że to tak nie dzieje się, że w rzeczywistości normalnie, żeby na drugim czytaniu już w Sejmie wnieść poprawkę do ustawy. A ona została wniesiona podczas drugiego czytania i no na ostatni już moment gwizdek, że tak powiem, zmieniona. Więc wszystkie dzieciaki mają to świadczenie teraz przyznane. To teraz tak, pani dyrektor, niestety czas programu się kończy. Ja myślę, że to jest taka dobra puenta, taka dobra wiadomość, że tak. Dzięki w sumie wam, w całej Polsce, dzieci w Domu Pomocy Społecznej otrzymują to świadczenie. To bardzo dobra wiadomość. Chciałem jeszcze zapytać o Zanzibar, ale to może w następnym odcinku, bo wiem, że tam pani też pomaga. I gdzieś tam zawsze pomoc społeczna jest w pani sercu. Tak. Ale dziękuję za dzisiaj. Przyjedziemy w takim razie następnym razem. I zachęcamy państwa do odwiedzenia i strony internetowej, tak. I Facebooka. I osobiście nas tutaj, osobiście, tak. Do Strumienia, do Domu Pomocy Społecznej. Naszym gościem była pani dyrektor Anna Sławińska. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i za uwagę.